Iwona Kutyna, dzień dobry, zapraszam na Onet24. Komisja weryfikacyjna, która ma badać dziką reprywatyzację w Warszawie, rozpoczyna pracę. Dziś odbędzie się pierwsze posiedzenie. Powołanie komisji to pokłosie afery reprywatyzacyjnej w stolicy, która głośna stała się rok temu, po ujawnieniu szczegółów sprawy działki przy Pałacu Kultury i Nauki. Pierwsze posiedzenie komisji będzie miało charakter organizacyjny. Sejm nie wybrał jeszcze jednego członka. Poparcie Izby nie uzyskała kandydatura posła Jerzego Meysztowicza, wskazanego przez Nowoczesną. Kto ma pensję, będzie płacił inny podatek niż przedsiębiorca. Zyski kapitałowe będą opodatkowane jeszcze inaczej, pisze dziś dziennik Gazeta Prawna. Przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zostaną zastąpione trzema osobnymi ustawami. Jedna dotyczyć będzie opodatkowania działalności gospodarczej, druga podatku od wynagrodzeń czy rent. Trzecia ustawa dotyczyć ma zysków kapitałowych. Nie wiadomo, kiedy zmiany miałyby wejść w życie. 13 osób, w tym zawodników sztuk walki, zatrzymali policjanci lubelskiego CBŚP. Grupa wyłudziła ponad 124 miliony złotych. Grupa kreowała fikcyjne zdarzenia gospodarcze, dzięki którym wyłudzała VAT. Przestępcy działali poprzez łańcuch firm założonych na tzw. słupy, obrót pustymi fakturami, wyłudzenia kredytów bankowych i pranie pieniędzy. Wszystkim przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw i naruszeń kodeksu karno-skarbowego. Protesty krajów po kolejnej próbie rakietowej Korei Północnej. Pocisk krótkiego zasięgu zakończył lot na wodach będących strefą ekonomiczną Japonii. Premier Japonii zaapelował do innych państw o podjęcie wspólnych działań przeciwko północno-koreańskim prowokacjom. Przypomniał, że przywódcy grupy G7 uznali zagrożenie ze strony Korei Północnej za jedno z najważniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa świata. W Seulu zbiera się dziś Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Próbę stanowczo potępiła Rosja. Onet24, teraz to wszystko. Do zobaczenia.